Witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, to jest Europa Universalis 3, więc moje kolejne zagrajmy i zapraszam serdecznie już do oglądania, bo naprawdę myślę, że może być to jedno z ciekawszych zagrajmy. Jest to oczywiście strategia od twórców Paradoksu. Paradox zresztą wydał tak samo Hills of Iron serię, więc już Hills of Iron widzieliście kilka serii na moim kanale. Europy jeszcze nie widzieli, ale no naprawdę polecam tą grę, gram ostatnio non-stop tą grę praktycznie, znaczy może nie non-stop, że codziennie, cały czas, ale jak siądę to te 3-4 godziny jak po prostu jakiś napalony, jestem tak napalony na tą grę, że naprawdę masakra, ta gra cholernie uzależnia i naprawdę polecam, ale ostrzegam też, że uzależnia. Zagramy sobie Austrią. Dlaczego Austrią? Postanowiłem, grałem dwa razy Austrią. Raz klapa totalna, ale drugi raz poszło mi całkiem nieźle. Co bym chciał osiągnąć i dlaczego Austrią? Co bym chciał osiągnąć? Może chciałbym osiągnąć to, żeby zjednoczyć Niemcy. Jest to możliwe, zjednoczyć naród niemiecki. Widzicie, że tutaj są tereny niemieckie, a te jakieś pantewka porzucane po całej mapie, ale nie są to, nie widzicie tutaj nigdzie nazwy Rzesza bądź nie, znaczy Rzesza, Cesarstwo Rzymskie ogólnie, bo wtedy ogólnie nie nazywało się Niemcy, tylko Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, ale w skrócie to była oczywiście Rzesza, pierwsza Rzesza w dodatku, nie? Tak można dodać. Dobra, dlaczego Austrią? Dlatego, że chciałbym coś pograć. Austrią będzie też trudniej, ale ułatwienie sobie małe zrobiłem. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Tutaj mamy ustawienia, ustawiliśmy sobie wszystko na normalny poziom w tej grze, jest moim zdaniem trudny. Jak się ustawi go na początku, a się nie grało nigdy w tę grę, no można mieć naprawdę problemy i to moim zdaniem duże. Bardzo duże. Sam tak nie wiem, zresztą na początku jak grałem, to nic nie radziłem. Zresztą wziąłem sobie Polskę kilka kampanii, nie szło mi kompletnie, ale już teraz trochę to panowałem. Co jest tutaj ułatwieniem? Mianowicie to, że ekspansja na prowincjach lądowych 50 lat normalnie jest. Ja ustawiłem na 25. Dlaczego 25? Dlatego, że 50 lat jest to po prostu bardzo długi okres. Czasami naprawdę, moim zdaniem, troszeczkę za długi, jeżeli chodzi o takie no opanowywanie państwa, bo jeżeli na to podbijemy jakąś prowincję, dajmy na to, tutaj mam na to jakąś węgierską prowincję, to ta prowincja musi być 50 lat, musimy czekać, żeby stała się rdzenną prowincją. To jest oczywiście, wtedy oczywiście już ta prowincja już nie tworzy buntów, nie tworzy żadnych takich jakichś różnych kłopotliwych spraw. Z tą prowincją nie mamy, ale to jest dosyć długi okres. W tej grze naprawdę 50 lat jest to bardzo długo. Tutaj widzicie, po lewej stronie mamy kampanię, my bierzemy wielką kampanię, bierzemy Austrię, zobaczymy co się wydarzy. Jestem gotowy, ostatnio grałem Kastylią, podbijałem, kolonizowałem kraj, jeżeli chodzi o Austrię, takich rzeczy przynajmniej na początku nie będziemy robić. Więc cóż, dobra, zaczynamy. Dobra, zacznijmy może od tego, że zrobię wam taką małą prezentację, o co tu chodzi i co i jak. Na górze mamy różne statystyki, zresztą sami widzicie, o co tutaj biega. Widzicie, że tutaj mamy po lewej stronie, po samej góry mamy liczbę ludności. Ona na razie nie jest jakaś fajna, nie jest zbyt jakoś wysoka, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Tutaj, no potem się oczywiście będzie zwiększała tam do 100, potem do 100 tysięcy, bo to oczywiście jest w tysiącach, potem do 100-200 tysięcy, zależy jak będziemy grali. Tutaj mamy stabilność. Ona się, teraz mamy plus 1, ona jest uregulowana od minus 1 do, od minus 3 do plus 3 i najlepiej ją trzymać na plusie, jeżeli już mamy na minusie, minus 1 już jest niezbyt dobrze, ale jak już jest minus 2, to już jest źle, a o minus 3 nie wspominam. Mamy kasę, w tym momencie mamy 1,59 na minusie plus 75 na plusie rocznie, więc widzicie, aktualnie co miesiąc minus 1,59 razy 12 miesięcy. Odjąć od 75 i wtedy mamy co roku, dodają nam się jakieś pieniądze. Prestiż, tutaj mamy plus 5, tutaj jest możliwość od minus 100 do plus 100. I czym więcej, tym lepiej. Prestiż jest od, reguluje się od wygrywanych wojen.
Niesława, poziom 34. Maksymalnie widzicie, że jest przedzielone, że 0 i 34. Jeżeli mam powyżej 34, nie polecam. Na tym poziomie nie polecam. Na niższych nie polecam, a już na normalnym nie polecam. Na wysokim to już ma. To już jest po prostu po grze. Chyba, że mamy bardzo mocno sojusz. Na przykład, my jesteśmy teraz z Austrią, mamy sojusz z Francuzami, może z Czechami, może z Węgrami. To może nas wtedy nie ruszą, bo wtedy boją się naszego też sojuszu. No i jeszcze mamy tutaj legitymizację. Dobrze wypowiadam, chyba tak. Legitymizacja jest to coś takiego, że tam zależy od naszej korony, czy tam król jest silny, czy nie. Chyba coś takiego. Tak, o, właśnie to doskonale mówią mu, jeżeli jest ciotą jakąś taką kompletną, lud go nie lubi, to oceniają go słabiej, wtedy jest trochę gorzej. Po prawej stronie na dole mamy mapy, no tutaj mapa terenu, bardzo ciekawa i bardzo pomocna, na przykład jeżeli widzicie, mamy górki, to w czasie wojen, bitew, to jest przede wszystkim ważne, gdyż pamiętamy, żeby nie używać kawalerii, bo to będzie zbyt mało, zbyt mała siła. Tak jak tutaj mamy Szwajcarię, nie wiem, czy będziemy z nimi toczyć wojnę, czy nie, ale jeżeli będziemy, to trzeba o tym pamiętać. Dalej mamy mapa handlu, mapa. A, czy mapa jeszcze. Jeszcze może wróćmy do tego mapa terenu. Jeżeli mamy na przykład płaszczyznę, równinę, tutaj warto właśnie używać kawalerii zamiast piechoty, więc to taka jest mała podpowiedź. Mapa polityczna, tej mapy będziemy używać przede wszystkim w czasie pokoju, w czasie, tutaj mamy mapa imperialna, też bardzo ciekawa, która wskazuje nasze możliwości zasięgu naszych państw, jeżeli chodzi o cesarstwo, mapa handlu, mapa wartości dyplomatyczna, tutaj wszystko, co będzie na zielono, to będzie oznaczać będzie naszych przyjaciół, naszych sojuszników, naszych jakichś takich dobrych sąsiadów. Mapa zasięgu kultur, widzimy tutaj mapę zasięg naszych kultur, czyli tutaj mniej więcej niemiecka kultura, tutaj jest słowiańska, tutaj Włosi, Francuzi tam dalej, nie wiem co tam jest. Czekajcie, zresztą sam sobie jakoś to, gdzie to było, tutaj. Tak, francuska, iberyjska. Dobra, tu są jeszcze różne takie wpływy. Jeszcze mamy jedną ciekawą mapę. To jest mapa stabilności, ale nie, mapa technologii. W tym momencie widzicie, że na zielono są kraje arabskie. To znaczy, one mają przewagę mniej więcej o dwa poziomy chyba nad nami z każdej technologii, ale nie ma się tym przejmować. Szybko ich dogonimy, szybciej ich przeskoczymy, bo oni są, nie mają technologii zachodnioeuropejskiej. Dobra, tutaj są jeszcze inne mapy, ale to takie małe i mniej. W czasie, kiedy będziemy wykorzystywać, to będę też omawiał. Dobra, możemy sobie sali stworzyć. Nie będziemy nikogo tworzyć, nie jesteśmy jakimś frajerem. Dobra, przejdźmy teraz do zarządzania technologiami. Skarbiec, no niestety tutaj będzie frakcja, na razie ta frakcja nie jest duża, 003 tylko rocznie dochodzi, więc to nie jest jakiś, nie ma jakiejś tragedii. Ustawiamy na razie na 0, bo o co tu chodzi? Jeżeli przesuwamy więcej, tak jak przesuniemy na przykład w tą stronę, to co miesiąc będziemy mieć większy zysk, ale niestety frakcja będzie nas zabijała. Dobra, ustawiamy się na razie na tyle. Stabilność, na razie mamy na plusie, więc możemy ustawić jak najmniejszą lądową. I tu już jest ważne, myślę, że tutaj gdzieś około 7 coś można spokojnie ustawić. Morską, na razie nie mamy żadnego wpływu na morze. Można bym powiedzieć, że nie mamy żadnego, nie mam dostępu do morza. Może potem się to pojawi i będziemy może nawet kolonizować, ale zobaczymy, czy to będę jakoś rozbijał. Na razie to ustawiam tak, handel może być tak. I jeszcze ważnym elementem jest tutaj rząd, moim zdaniem bardzo ważnym, podobnie jak i wojsko. Dobra. To jest pierwszy element za nami. Zapiszmy sobie to zatem, żeby już się nic złego nie zdarzyło. Teraz sojusze. Z sojuszami jest trochę inna sytuacja, trochę trudniejsza. Znaczy nie ruszam gry, gdyż muszę to wszystko ładnie poustawiać. Sojusze działają tak, jeżeli na przykład mamy Francję i Burgundię, dajmy na to, to są dwa sąsiednie teraz państwa. I na przykład mamy sojusz z Francuzami i z Burgundią. Niestety może okazać się to pułapką, nieraz się okazuje to jako pułapka, gdyż Francuzi mogą wziąć nas do sojuszu
i tamci też do sojuszu przeciwko sobie. I na przykład Francja będzie walczyć z Burgundią i wtedy będziemy się wybrać, czy chcemy brać udział po tych, czy po tej stronie, bądź nie udzielać pomocy na przykład Burgundii lub Francji i wtedy tracimy sojusz z jednym i już ten jeden sojusz nie ma sensu. Więc trzeba uważać. Tutaj sytuacja wygląda również skomplikowanie. Myślę, że z Francuzami jest to, może być to bardzo ciekawy sojusz. Myślę, że Królestwo Bawarii również może być to bardzo ciekawy sojusz. To tu jeszcze może być Dębergia. Tak się zastanawiam, czy komu tu dawać te sojusze. Myślę, że Węgrom dam sojusz. Dlaczego Węgrom? Dlatego, że oni będą nas oddzielać jeszcze od Otomanów. Nie wiem, co oni tutaj będą kombinować. Na pewno trzeba ich pilnować. Bardzo prawdopodobne, ile już będą tych sojuszy. Czechom nie daje, Czesi nie za chętnie, są. Wiem, że Polacy są chętni na sojusz. Czekaj, to ile już jest? Zostało dwóch dyplomatów? Nie, jeden. Dwóch zostało, czyli jeszcze mogę dać dwa sojusze. Mogę dać Polsce i mogę jeszcze komuś dać, może bym dał wam. Bardzo prawdopodobne to jest, aczkolwiek nie wiem, czy potrzebujecie sojuszu. Polska z Polską, dobra, może wam dam, będzie prawdopodobnie. Polsce na razie tego sojuszu chyba nie będę dawał. Jest to trochę... Dobra, będziemy z wami coś. Dobra, możemy sobie lekko puścić, zobaczymy kto przyjmie, kto odrzuci, kto zaakceptuje. Świetnie, Węgry weszli, Francja weszła, Bawaria weszła, Pomorze weszło, Wittenbergia weszła. Możemy lekko zatrzymać. Ostatnio grałem, Polska wzięła sojusz. Wziąłem z Polską i z Węgrami. Nie biorę teraz Polską. Normalnie Polska, z Polską, gram Polską. Polecam sojusz z Austrią, to jest przede wszystkim państwo, które... No, do którego trzeba się stać. Myślę, że zwiększymy sobie armię tak do 12-15 tysięcy, bo zaraz pewnie jakaś wojna wybuchnie, mniejsza czy większa, ale tutaj tych sojuszów mamy dosyć dużo. Wittenbergię mamy sojusz, tak? Mamy. Więc nie polecam tych sojuszów. Tak jak mówię, jeżeli mamy Polską, polecam sojusz. Dobra, i teraz mamy tutaj jeszcze coś takiego jak to jak doradców. Myślę, że tutaj doradcy weźmiemy sobie przede wszystkim na stabilność bym się przydał jakiś dobry. O, widzę, że królewskie mariaże te są tutaj, ale z tym jest podobnie właśnie jak, może nie tak jak z sojuszami, ale jest takie coś, że królewski mariaż czasami daje unię tworzy i czasami przez tą unię można stracić nawet swój kraj, można wchłonąć dany kraj, ale ten kraj też również może wchłonąć nas, jeżeli jeszcze nie jest. Dobra, widzę, że tutaj nie ma czegoś fajnego, jeżeli chodzi o jakichś dobrych doradców, są raczej przeciętni. Nie opłaca się ich na razie rzucać, więc musimy sobie tutaj obrazy na zlecenie tworzyć. Dobra, ale myślę, że tutaj jeżeli chodzi... O, spadł nam porządek. Dobra, może sobie tak powoli lecieć. Wiem, że tutaj przeważnie... Dobra, wierzami jest dobrze sytuacja. Czekaj, czy te państwo by nam chciało udzielić sojuszu? Czy Czesi by chcieli? No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Mam dużo. Myślę, że sytuację mamy dobrą. Dobra. Będziemy sobie tutaj proponowali różne sojusze. Dobra. Można wziąć trzecie tempo. Myślę, że Czesi mają bunt. Czesi mają bunt. Z buntami. Z miniarzami wygląda tak, właśnie tak mówiłem, ale z buntami wygląda to jeszcze takie coś, że. Bunty niby to jest fajna. Może niezbyt fajna sprawa, ale. O, Brandenburgia, Luksemburg, czyżbym im mógł wypowiedzieć wojnę? Zobaczymy sobie państwo. Dobra, na razie nie mam dostępu, ale mogę wypowiedzieć wojnę. Bunt tam jest tak, że czasami państwo, z państwa, w którym się bunt wybucha, dajmy na to wybucha u nas, w Austrii, ten bunt przechodzi na... powiedzmy na Węgrów. To jest coś takiego, buntownicy przechodzą, coś takiego jakby na przykład separatyści z Ukrainy przeskoczyli do Polski. No bo wyobraźcie sobie, co by się działo w Polsce, byśmy... Dobra, Ochen, dobra. Czy ja mogę wam zaproponować niemożliwe?
Kogo tam jeszcze mam? Dobra. Czy ja mogę wam zaproponować coś? Niemożliwe, dobra. Widzicie sobie, jakbyście się usatkowali. Krzyżacy byli, że to są, ale krzyżakami nie chcę, nie chcę, nie chciałbym z nimi kolegować, ale wiadomo, że. Dobra, widzę, że Czesi mają problem z buntownikami jak na razie. Na razie żadnej wojny wielkiej nie mamy. To mnie cieszy. Węgrzy przeważnie tutaj walczą z. Walczą, jak oni się nazywają. Dobra. Na razie tak myślę, że 12-13 tysięcy możemy sobie zrobić. Dwie takie małe armie, tak około. Małe, może nie takie bardzo małe. Dobra. Czy mogę sobie zrobić te obrazy zlecenie? Na razie nie za bardzo. Czy ja mogę kogoś kupić sensownego? Widzę, że tradycja wojskowa plus 0,6. To może by się przydało. Szczerze mówiąc, aczkolwiek nie jest to jakieś fantastyczne. Dobra. A czekajcie, a na przykład z Kastylią, czy zabronił sojusz? Niemożliwe. Dobra. Jeszcze wam powiem, jeżeli chodzi o wojnę, na przykład teraz, bo. A dobra, weźmiemy tego gościa, bo on ma dobre ten, nie będziemy go marnować. Może nam się przydać. Nie wiem, czy będziemy toczyć wojnę, ale zawsze coś może pomóc ten pan. Cześć, widzę, że się męczą z buntownikami, ale oni mają wielką armię, widzę, to nie wpłynie. Jeżeli chodzi o różnych urzędników, z nich kogo będziemy korzystać? Na pewno korzystamy z dyplomatów, bo możemy mieć maksymalnie, jeżeli chodzi o każdego, po pięciu w danym momencie, ale tak, w tym momencie korzystamy z dyplomatów i z urzędników dyplomatii, to oczywiście wysyłamy właśnie prosząc o sojusze, poprawiające stosunki. Miraże i takie rzeczy, a jeżeli chodzi o urzędników, to tworzy właśnie coś takiego. Można tworzyć różne, rzeczy, na przykład obraz na zlecenie, bądź też. Dobra, tu nie ma czegoś takiego. Fortyfikowanie z 6, dobra, może bym ciebie wziął, chociaż. No, nie wyglądacie. No, na razie niczego większego nie macie, dobra, mogę was rzucić. Nie są to oczywiście jakieś zawodowcy, ale zawsze, zawsze coś to może dać w przyszłości. Jeżeli chodzi o wojny, nie wypowiadajcie nigdy wojny. Dobra, weźmy sobie na przykład Czechów. Jak macie brak casus belli, jak tego nie macie, po prostu nie wypowiadajcie wojny, bo wtedy tą wojnę przeżniecie. Dobra, mamy zresztą casus belli. Ho, 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 ho! Mamy casus belli przeciwko Brandenburgii. Oni mają sojusz z Czechami. Tak się zastanawiam, czy byłaby szansa. Węgrzy na pewno by nam mogli pomóc. To jest potężny kraj w tym momencie. Mamy dobre stosunki z nimi, dosyć dobre. Na razie nie rozpędzamy się. Nie ma to pośpiechu. To jest taka gra, w której zaraz może jakaś wojna wybuchnąć. I z takimi państwami jak Francja jesteśmy w sojuszu. Więc nie ma sensu się tutaj śpieszyć. Można tworzyć wojnę, ale nie ma pośpiechu. Myślę, że naprawdę może być bardzo dużo odcinków z tej gry. W sensie, że ja wiem, 40 z 50, nie? Tak już teraz wytykam, że może być bardzo dużo, ale może być to ciekawe. Dobra, jeżeli chodzi o odcinki, jeszcze tak muszę wam powiedzieć, będę się starał 2-3 odcinki. Teraz wam powiem to. Tygodniowo. Dlaczego tak? Nie mam po prostu zbyt wiele czasu. Jeżeli wam się to spodoba, lajkujcie tą grę, komentujcie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić odcinków, ale mówię, jeżeli będzie duża aktywność, to będę się starał więcej rzucać odcinków, ale mówię, nie mam za bardzo czasu, bardzo jestem zajęty teraz i naprawdę to, że rzucam tą serię, to jest coś, żebyście coś mieli jednak. Mimo tego, że ja nie będę teraz nagrywał, dobra. O, a może Szwajcaria, dobra. Szwajcaria się nie zgodzi. Dobra, panowie, panie, zatrzymajmy to, zapiszmy sobie. Gramy Austrią. Myślę, że następny odcinku nie wiem, co się tam będzie działo. Może jakaś wojna, może dwie, może trzy. Wiem, to zależy od tego, jak się to poniesie. Na pewno trzeba uważać z tymi wojnami. My nie chcemy tutaj wypowiadać wojną. Wojną być może dożyć w Czechów. Przepraszam, byłaby szansa uderzyć Czechów i wtedy. No nie mamy wprawdzie Casubelli dla Czechów, ale mamy Casubelli na. O, już żeśmy stracili Casubelli, więc już nie mamy możliwości wypowiedzenia wojny. Oni są w stosunku z Kolonią i Secesją.
A zasadą są niestety Czesi, to jest bardzo niedobra sytuacja. Dobra, weźmy w nim ten, ale w sojusz nie wejdziemy. To czekam na jakąś wojnę. Ja nie chcę się tutaj wychylać, nie chcę tworzyć wojny sam. Na własną rękę wiem, że to się mogłoby źle skończyć na mnie. Na początek jesteśmy w takim położeniu, że lepiej przeczekać te momenty, kiedy można coś tam ugrać, a wtedy sobie coś hapniemy może. Albo jakiegoś człowieka, znaczy nie człowieka, ale jakąś armię. Po prostu jakieś państweczko małe, mniejsze od nas, zdecydowanie słabsze. Stworzymy z nimi taki pakt, że oni będą naszymi wasalami. Dobra, panowie, panie, trzymajcie się mocno. Tak jak mówię, jeżeli wam się podoba, komentujcie, lajkujcie. To są dwie rzeczy, które naprawdę dużo dają, jeżeli chodzi o wrzucanie filmów. Nie mam dużo czasu teraz. Myślę, że 4, 3-4 filmy tygodniowo będzie maksymalnie, ale dwa powinno być Europy Universalis. Jeżeli będę miał więcej czasu, będzie tych więcej, ale na razie trochę to się zmienia, bo wiecie, jak to jest. Dobra, trzymajcie się mocno, cześć.